Historie arturiańskie. Podcast Sigillum Authenticum. Are you ready? Opowiadam i rozmawiam o takiej historii, która interesuje mnie najbardziej. Zapraszam. To jest kolejny odcinek Historii Arturiańskich, a dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat serialu 1670. Jest taki serial na Netflixie, na platformie Netflix, który możecie zobaczyć. I jest to na pewno ciekawy serial i uznałem, że można na ten temat porozmawiać, a jeżeli mam porozmawiać na temat tego serialu, no to wypadałoby mieć tutaj historyka, który zajmuje się XVII wiekiem i bardzo miło mi jest powitać tutaj doktora Zbigniewa Hunderta, który jest historykiem epoki sowieckiego, jest związany z Uniwersytetem Warszawskim i Zamkiem Królewskim w Warszawie, no i jest właśnie historykiem XVII wieku. Witam cię serdecznie. Cześć, witam. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. No właśnie, powiedz mi, czy już miałeś okazję zobaczyć najnowszą produkcję właśnie serialową 1670? Jeżeli tak, to jakie ono na ciebie jako historyku wywarło wrażenie? Znaczy, boję się, że teraz zachowam się jak typowy kanapowy oglądacz, to znaczy, że powiem, że nie obejrzałem, to się wypowiem. Na takiej zasadzie zacząłem go oglądać, obejrzałem pierwszy odcinek, no i tak jak miałem swoje obawy pewne podczas, gdy oglądałem trailery i że ten humor mi nie za bardzo leżał i rzeczywiście nie za bardzo mi to odpowiadało. Chciałem skończyć ten serial, ale teraz trochę, no po prostu szukam wymówek, wolę inne rzeczy robić niż go oglądać, może w końcu mi się uda to zrobić. No aczkolwiek śledzę bacznie różną dyskusję ludzi na temat tego serialu, bo ta dyskusja jest bardzo burzliwa, zresztą ten serial jest świetnie promowany i też generalnie gratuluję twórcom tego serialu, że on zdobył takie uznanie, taki szeroki odbiór, bo trochę to chyba wchodzi w tą znaną zasadę w świecie show biznesu, że nieważne co mówią, tylko ważne, żeby mówili. I rzeczywiście o tym serialu mówi się bardzo dużo. Tak, ale ty właśnie napisałeś w mediach społecznościowych dosyć taką ciekawą uwagę, która, nie powiem, bardzo mnie zainteresowała, że ty masz taką obawę, że ten serial przyczyni się jednak do utrwalenia jednak pewnych stereotypów związanych z XVII wiekiem, tak? No bo powiedzmy sobie szczerze, to nie jest serial historyczny, tak? No to jest serial komediowy, tak? Który no bardzo luźno bazuje właściwie na XVII wieku. I właśnie, czy właśnie, no to było właśnie ciekawe dla mnie, że masz taką obawę, że ten serial jednak pokazuje, że może pokazać właściwie to, że jednak to jest pewne stereotypy, jak wyglądała ta XVII-wieczna Rzeczpospolita, jednak ten serial utrwali, tak? I zresztą no nie jest żadną tajemnicą, że już pojawiły się takie komentarze różnych ludzi na różnych szczeblach, powiedzmy, urzędniczej kariery, tak? Bo też między innymi, zdaje się, wiceminister edukacji już napisał, że ten serial pokazuje jakby tą rzeczywistość, prawda, historyczną, która miała miejsce w XVII wieku. I jakbyś coś mógł więcej na ten temat powiedzieć, bo myślę, że tutaj masz sporo do powiedzenia, jeżeli chodzi o te swoje obawy. Znaczy tak, no przede wszystkim nawet ten post, pod którym komentowałem, to już mniej więcej jest ziszczeniem tych obaw. Mianowicie ten wpis, już nie pamiętam autora tego wpisu, który udostępniałeś przy swoim znanym hashtagu Stopionuszą Historii, że ktoś, kto wejdzie za ten film, potwierdziło tylko, że polskie zawszaństwo i takie zacofanie szlacheckie, które gdzieś tam było w przeświadczeniu o występowaniu takich zależności, które gdzieś tam się wyrobiło przez lata i edukacji szkolnej, i własnych obserwacji, ten serial tylko utwierdza teraz oglądającemu i że te rzeczy wyśmiewane w tym filmie, które widać, że wyśmiewane są też wartości, które zresztą no, sama nawet prawa strona, która tych wartości broni, to sposób, w jaki oni bronią te wartości, to też je wyśmiewa, więc to też jest dostrzegalne przez inną stronę sceny politycznej, czy też inne ludzi o innych poglądach i też z tego nie szydzić, ale właśnie takie znajdowanie paraleli między XVII-wiecznym zacofaniem, XVII-wiecznymi takimi postawami,
niekoniecznie uznawanymi za postawy no, z szerokim myśleniem powszechnym, czy no, takie wąskie perspektywicznie bardzo, że będą bardzo szybko będą kojarzone właśnie z takimi współczesnymi postawami ludzi, którym się przypina łatkę konserwy, więc też z tego mniej więcej te obawy wynikają, że będą takie bardzo łatwe uproszczenia. No nie wiem, ja jeszcze czekam na głos tutaj polskiej noblistki, która kiedyś w programie u Tomasza Rysa, jeżeli dobrze pamiętam jeszcze, gdzie ona mówiła wprost o polskim kolonializmie na terenach Ukrainy, gdzie jednoznacznie tak ten cały proces zasiedlania no, postawiła taki znak równości z tym, na przykład, co się działo w Ameryce Północnej i z niewolnictwem, które tam występowało, a które no, na terenach Polsko-Litewskiej Rzeczypospolitej, no jednak ten proces nie może być postawiony znak równości w tym procesie. Więc też czekam, jakie będzie jej zdanie, bo jeżeli ona akurat poda przykład serial 1670 jako utwierdzająca ją w tym przekonaniu, no rozumiesz. Tak. Tak, no to jest. Tak, no to jest jakby odbiór tego serialu jest rzeczywiście bardzo szeroki i wywołuje on bardzo skrajne emocje. No my tutaj na pewno nie chciałbym, żeby ten nasz podcast został odebrany jako coś, że my tutaj, prawda, dwóch historyków się spotkało i będziemy wytykać tutaj błędy jakieś historyczne, tak, jakieś nieścisłości, bo jakby to nie jest ten cel, ale no, wydaje... Błędy, że nie ma się wytykać, no bo może... Znaczy mówię, że nie ma co wytykać błędu, bo wiadomo, że jest to satyra i... Tak. I film, który ma teoretycznie zupełnie inne cele, tylko no, boję się, że trochę będzie utwierdzać, wiesz, tych, którzy mają ogólnie złe opinie o społeczeństwie szlacheckim w XVII stuleciu, tylko się w tym przekonaniu mogą utwierdzić, ale też mam taką nadzieję, że ten serial też no, postanowi i skłoni do niektórych zadania pytania, jak było naprawdę. Też ludzie zgłębią swoją wiedzę na ten temat i ten serial może mieć też i oczywiście dobre wyjście. No pytanie, jakich dróg będzie więcej. Czas pokaże. No właśnie, ale właśnie gdybyśmy mogli zamienić jakby sukces tego filmu, tego serialu właśnie też na taką warstwę popularyzacji historii XVII wieku. Właśnie tytuł serialu 1670. Jakbyś mógł powiedzieć parę słów, jak właśnie wyglądało, jaki był stan państwa, jak wyglądała Rzeczpospolita na rok 1670? Co się wtedy w ogóle działo w Rzeczpospolitej? To jest generalnie, powiedział, że nawet na całodzienny wykład, sam rok 1670, ponieważ jest to bardzo specyficzny rok, tak trochę cytując klasykiem w tym przypadku. Jest to kilka miesięcy od wstąpienia na tron króla Michała, który jest pierwszym spadkobiercą wazów na tronie. Sytuacja w Rzeczypospolitej do stabilnych nie należy, ponieważ pod koniec 69 roku pierwszy raz w historii doszło do zerwania sejmu koronacyjnego i wskutek tego, żeby rozwiązać część cały czas nierozwiązanych problemów, o których też można by to mówić było godzinami, zwołano sejm nadzwyczajny na marzec 1670 roku. Ten sejm również został zerwany, tu już nie mamy żadnych wątpliwości, bo ile jeszcze w przypadku sejmu koronacyjnego nie ma bezpośrednich dowodów, że zerwała to kształtująca się wówczas opozycja. W roku 70 pierwszy sejm został już zerwany przez opozycję i to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Następnie rozpętała się w kraju taka bardzo ostra nagonka przeciwko opozycji, czego skutkiem były sejmiki rotacyjne w maju 1670 roku, gdzie krew się polała na przykład w tym na sejmiku śledzkim województwa poznańskiego i kaliskiego, gdzie ciężko raniony został Krzysztof Brzymutowski, kasztelan poznański, znany skądinąd ze słynnego bądź niesłynnego traktatu brzymutowskiego. Generalnie rok 1670 kojarzy mi się z bardzo rozpolitykowanym rokiem, ponieważ w wyniku całej tej walki z opozycją, której celem była de facto detronizacja króla Michała i osadzenia na tronie
upatrzonego przez siebie kandydata francuskiego, zresztą też w 1670 roku go upatrzyli, to tym kandydatem ma być. Kojarzy mi się też z tym, że odbył się drugi Sejm we wrześniu 1670 roku, został pozytywnie zakończony jako pierwszy i tylko jeden z dwóch z sześciu Sejmów ze czasów króla Michała, które skończyły się uchwaleniem konstytucji, a to głównie z tej przyczyny, że udało się maksymalnie zmobilizować królewskich popleczników na większości sejmików koronnych i też litewskich. Przybyli pod Warszawę pospolitym ruszeniem i ta presja wypraw szlacheckich spowodowała, że ten Sejm zakończył się powodzeniem, a z drugiej strony wojsko koronne w tym czasie, które znajdowało się pod silnym wpływem opozycji z opozycyjnym hetmanem wielkim Janem Sobieskim na czele, generalnie groziło zawiązaniem konfederacji antykrólewskiej de facto, chociaż formalnie nie. Więc to był rok pełny wrzenia takiego politycznego, co miało duże przełożenie na prowincję. Zresztą fakt jest też taki, że od czasów Rokoszu Lubomirskiego, od 1965 roku, to właściwie rok w rok, do roku 1672, szlachta zjeżdżała się na pospolite ruszenie. I to było pospolite ruszenie, które często było zwoływane, które jego zwołanie wynikało z działalności lokalnych aktywistów, którzy byli bardzo uświadomieni politycznie. I te pospolite ruszenie przede wszystkim miało na celu obronę wartości, a obroną wartości, wartością najbardziej zagrożoną miała być wolna elekta i generalnie system polityczny Rzeczypospolitej w wyniku knowań profrancuskiej opozycji. Więc to tak chciałem w skrócie to powiedzieć, ale myślę, że już z tego nawet widać, że jest to rok, który jest bardzo złożony pod względem politycznym i angażującym bardzo społeczeństwo szlacheckie. Ale czy właśnie można powiedzieć, że to był taki jednak dosyć szeroki chaos polityczny w tym roku nastąpił? Chaos, ale też z jakąś pozytywną konkluzją, bo rok 1670 kończył się takim, powiedzmy, zgniłym kompromisem pomiędzy opozycją i obozem dworskim, wspieranym bardzo zresztą mocno przez Rzeszę Średniej Szlachty w całej Rzeczypospolitej. Z niłym kompromisem, to znaczy, że zakończył się formalnie pojednaniem, gdzie to pojednanie było tak, nie było do końca szczere, ale powiedzmy, przez rok 71 jako tako funkcjonowało. Dopiero na początku 72 znowu ten konflikt polityczny rozgorzał na dobre od nowa, ale powiedzmy, że rok 70 jeszcze kończył się jakoś, tak może cytując tytułem Gwiezdnych Wojen, taką nową nadzieją. Na pewną stabilizację polityczną wewnątrz Rzeczypospolitej. Tak, a w tym roku były jakieś toczone wojny? Jak to właśnie wyglądało? No bo to jest w sumie też, co zresztą bardzo w serialu też jest bardzo mocno podkreślone, ten jakby taka trauma po potopie szwedzkim. I właśnie tutaj chciałem zapytać, jak to właściwie wyglądało wtedy po tych latach? Czy jakieś wojny były wtedy jeszcze toczone? Jak to właśnie wyglądało? Znaczy jest to okres, tak bym powiedział, jest okres pokoju, ponieważ od 1667 roku po podpisaniu rozejmu Andruszowskiego, a potem po ugodzie z Kozakami Wieloszenki jesienią 1667 roku, Rzeczpospolita formalnie ciszyła się pokojem. Faktycznie było nieco inaczej, ponieważ Wieloszenko już pod koniec 1669 roku poddał się pod protekcję Porty Otomańskiej. A Porta właśnie zakończyła prowadzenie wojny z Kandią, znaczy z Wenecją, zbywając twierdzę w Kandii. I było już wiadome, że Turcja wykorzystają tą nadarzającą się okazję do powiększenia swoich terytorium na północy i skorzystają z postawy Doroszenki. Też o tym można było długo mówić, więc powiedzmy w 1670 roku już ta wojna z Turcją była niemalże pewna, że ona nie wiadomo tylko kiedy ona jeszcze nastąpi. Starano się jeszcze w roku 70 starano się jeszcze Doroszenkę przeciągać na stronę polską, ale kiedy obóz dworski króla Michała postawił jednak na to, że stawiają na Michała Hanenkę, że i Kobiezowi Doroszence, licząc, że on tych kozaków z prawobrzeża utrzyma wierności przy Rzeczypospolitej, było już jednak pewne, że ta wojna wybuchnie, ponieważ jednak Doroszenko miał dużo większe poparcie na prawobrzeżu niż Hanenko i w roku 1671 musiało dojść do interwencji polskiej na tym obszarze, bo też Ukraina prawobrzeżna była dosyć specyficznym terenem. Teoretycznie
znajdowała się pod polską władzą, a tak naprawdę od 1666 roku tam nie było, poza twierdzą w Białej Serbii, nie było w ogóle polskiego żołnierza. Więc ta przynależność Rzeczypospolitej była wręcz iluzoryczna na przełomie lat 60. i 70. i dopiero w 71. roku wtargnięcie zbrojne miało zmienić ten stan rzeczy, co też się udało, ale stało się to bezpośrednim powodem do wybuchu wojny z Turcją, która wojnę wypowiedziała pod koniec 71. i w 72. nastąpiła inwazja. A co do pytania o Szwecję. Generalnie ja mam takie wrażenie, też zajmując się bardzo, tak, bardzo szczegółowo przełomem lat 60. i 70. w swoich badaniach naukowych, to ja już powiedzmy tak nie dostrzegam takich kwestii związanych z tą ciągłą pamięcią o potopie. Zniszczenia potopu wynikają może z innych kwestii. Warto jest zajrzeć do takich wydanych niedawno, czy niedawno, to jest 11 lat temu, wydanych w Wilanowie pamiętników właściwie Dariusza Drogi, Ulryka Werduma, rosyjskiego podróżnika, który był agentem politycznym Opata Polmie, który działał na rzecz kandydata francuskiego, którego malkontenci, czyli opozycja, chcieli osadzić na tronie. I tenże Werdum, przemierzając przez Rzeczpospolitą, bardzo szczegółowo opisywał stan miast i wsi i trzeba przyznać, że rzeczywiście z tych pamiętników, czy właściwie z tego diariusza wynika obraz tędzej rozpaczy, mówiąc kolokwialnie, jeżeli chodzi o infrastrukturę, o miasta, o drogi, że jednak to zniszczenie jest bardzo mocno dostrzegalne. To też pamiętajmy, że w trakcie potopu szwedzkiego najbardziej najazd szwedzki doświadczyły te tereny etnicznie polskie, czyli powiedzmy czyli województwa wielkopolskie, Mazowsze, generalnie część Małopolski właściwej. Ale już powiedzmy inne wspomnienia będą mieli na temat tego obszaru, Szlachta Czerwonoruska na przykład. Lwów, Przemyśl będą już powiedzmy mieli inne wspomnienia. Może Przemyśl jeszcze nie, bo akurat Szwedzi tam dotarli, ale inne obszary Rzeczypospolitej, Litwini, którzy generalnie byli poddani chyba jeszcze gorszym restrykcjom, kiedy właściwie większa część kraju przez kilka lat była okupowana przez państwo moskiewskie. Generalnie widać jest te zniszczenia szwedzkie, ale też mam takie wrażenie chyba, że w społeczeństwie, które od czasu zakończenia wojny ze Szwecją w 1660 roku, to miało jeszcze tak dużo innych wrażeń, mówiąc w cudzysłowie, do roku 70, że już gdzieś ta pamięć o tej wojnie szwedzkiej tak zwolna się odsuwała. Też prawda jest taka, że w bardzo wielu nadaniach urzędów często się używa tego argumentu, że za odbycie wojen szwedzkich, nawet urzędów pilnych oczywiście. Też teraz mam już takie wrażenie, że to stało się taką chyba formułą kancelaryjną, po prostu z urzędu dawano, że ktoś w wojnach szwedzkich brał udział, tego jeden urząd należy, ale generalnie gdzieś powiedzmy tą pamięć się cały czas widać. Nie wiem, mam wrażenie, że chyba bardziej większe spustoszenie i też takie społeczne i mentalne chyba wyrządziła wojna szwedzka na początku XVIII wieku. Ale to też myślę, że temat na odrębne zastanowienie się. No ale gdzieś powiedzmy my, jako polskie społeczeństwo obecnie, jesteśmy ciągle przeświadczeni po edukacji szkolnej o tym potopie szwedzkim. No ciągle mamy go też przed oczami, ciągle kojarzymy go z obroną Częstochowy, która też przecież jako synonim weszła do codziennego języka, nawet i w nomenklaturze sportowej, przy obronie bramki, więc też gdzieś powiedzmy poświadomie ten potop szwedzki jest zawsze gdzieś dla nas taki istotny. Tak przynajmniej ja mam takie wrażenie. Czyli dlatego też w tym serialu musiało być do niego nawiązanie. Tak, bo właśnie tutaj w serialu też można tutaj pokazać, że jest jakby pokazana taka właśnie nienawiść do tych Szwedów, tak? Że na przykład jak tylko Szwedzi są wspominani, no to właśnie ci szlachcice zaczynają pluć, tak? Tak z taką pogardą, więc takie są sceny właśnie. Ale jakbyśmy może mogli wrócić trochę do jakby tej istoty, jak to zostało zresztą nazwane tak fajnie w serialu, do święta demokracji, tak? Czyli do Liberum Veto, no bo jest taka scena, prawda, sejmiku ziemskiego, kiedy właśnie szlachcice przyjeżdżają, mają uchwalić podwyższenie podatków, no i jeden z posłów właśnie, czyli Jan, słynny Jan Paweł, tak,
sprzeciwia się, tak? No i to jest to właśnie święto demokracji, że jeden się sprzeciwił, czyli liberum veto i nie ma jakby uchwały, nie ma nowych podatków, Sejm został zerwany. No i właśnie chciałem zapytać, czy to tak rzeczywiście wyglądało, tak? Czy na tych sejmikach faktycznie też można było... Tak, proszę, mów. Nie, no, oczywiście, że nie. Z tego względu, że my też zapominamy, że nasi przodkowie byli ludźmi z krwi i kości i generalnie, jeżeli jest bardzo duża wola uchwalania podatku, bo społeczność jest o tym przekonana i jest tylko jedna osoba, która się temu przeciwstawia i trzeba jej głos uszanować. No nie, no, zostanie potraktowany. Dobry marszałek sejmikowy go formalnie będzie potrafił tak zbyć, żeby proceduralnie jego udział w sejmiku ograniczyć, że ponad jego głową spokojnie zostanie przedsięwzięte, to ma zostać uchwalony, więc to było wszystko do wejścia, żeby sejmik został zablokowany i ostatecznie, żeby uległ destrukcji, czy też jak to wymagano w epoce obstrukcji, to musiała być bardzo zorganizowana akcja. Generalnie, żeby sejmik uległ zerwaniu, musiało być oblatowane do ksiąg rodzkich protestacja z formalnym powodem, a nie każdy też miał możliwość to do ksiąg rodzki prowadzić taki też dokument. Musiała mieć odpowiednio wcześniej nagraną kancelarię grodzką, że ona taki dokument prowadzi. Zresztą to jest bardzo, bardzo zresztą skomplikowany proces. My też jesteśmy przeświadczeni z edukacji szkolnej, że ludzie, którzy jechali na Sejm, powiedzmy, spod Kijowszczyzny, bo on teraz mu powiemy o Sejmie, jechali spod Kijowszczyzny, przyjechali na Sejm, muszą się na nim utrzymać, wydawać duże pieniądze, a nawet ktoś przyjeżdża, mówi, nie pozwalam, wraca do domu, a my, o nie, zerwał Sejm, my też wracamy. No nie, no, starano, jeżeli nie była to odpowiednio liczna grupa, która i w parlamencie miała odpowiednich ludzi, którzy poparli ten protest i miała odpowiednią siłę polityczną, że nie dało rady go wycofać, to wtedy tak, ale takie po prostu jak jakiś jeden niezrównoważony by taki głos rzucił, to pewnie, że dałoby radę go różnymi formalnymi drogami jego protest pominąć. Tak. Tak mówiąc w skrócie. Tak, no bo też wydaje mi się, że mamy takie, jak powiedziałeś, takie przeświadczenie ze szkoły, że to liberum veto to było właśnie no... Tak, w takiej właśnie formie, że wystarczył jeden sprzeciw i wszystko w piach, jak to się mówi. Ale właśnie wspomniałeś o tym, że jak posłowie przyjeżdżali już na ten sejm główny, tak? Znaczy ten sejm normalny, nie ten te sejmiki, że musieli się utrzymać. Czyli co? Wtedy nie było jak na przykład dzisiaj, że posłowie mają diety, tak? Że przyjeżdżają, prawda, na posiedzenie, no i mają diety, mają jakby, jak to się mówi, wikt i opierunek, tak? Dostają za to pieniądze. Wtedy tak nie było. Tak, musieli sami się utrzymać to raz, więc przedłużający się sejm też nie był im na rękę. Warunki na przykład bytowe w Warszawie już w latach 70. były już niezłe, bo sejm już to obradował przez właściwie już od 100 lat, więc pewne zwyczaje zostały wypracowane. Gorzej mieli na przykład posłowie, jak udawali się do sejmu do Grodna. W 1678 roku pierwszy raz sejm w Grodnie miał obradować i tam warunki bytowe były fatalne w ogóle, logistyczne, co też powodowało, że jak sejmy się w Grodnie miało odbywać, to na frekwencji poselskiej to się bardzo odbijało i też i senatorów, bo tam nie bardzo było gdzie w ogóle przebywać. Ale to tylko taki margines tej opowieści. I jeszcze druga rzecz, której brakuje we współczesnej demokracji. Jak posłowie wracali na swój sejmik, to musieli dać relację ze swojej posługi na sejmie. No i to jest też powrót do tego słynnego sejmiku relacyjnego 20 maja w Środzie Wielkopolskiej 1670 roku, gdzie jeden z posłów wielkopolskich był odpowiedzialny za zerwanie sejmu i musiał z tego sejmiku uciekać. On się nazywał Jan Gorzeński i jako jeden z odpowiedzialnych za zerwanie sejmiku, no powiedzmy złość społeczna była bardzo duża. No Grzym Łutowski doświadczył tego bezpośrednio, więc on akurat zdążył spod tych szabel, powiedzmy, odejść. No ale, znaczy uciec. Ale widać, że trzeba jeszcze było wziąć odpowiedzialność za swoją postawę jako poseł przed swoimi sąsiadami, przed swoją lokalną społecznością, która się wcześniej wybrała na posła. Więc to też, właśnie to jest też ten problem, że w Polsce brakuje cały czas dobrego filmu historycznego, który pokazałoby tych ludzi, mówię, ludzi z krwi i kości, bez tego sienkiewiczowskiego patosu, który też jest gdzieś tam bardzo zaciemniający obraz społeczeństwa.
A też taki serial dobrze jakby powstał, jakby było kilka naprawdę porządnych filmów, mówię, takich pokazujących rzeczywistość. Wiele osób porównuje serial 1670 z tego, co widziałem, do Alo, Alo. No może gdzieś jest to porównanie, no tylko że powiedzmy, że mamy dużo filmów o II wojnie światowej pokazujących, tak zbliżonych powiedzmy do rzeczywistości wojennej, więc też taka jedna satyra, no każdy wie, że to jest satyra. Tutaj myślę, że w pewnym momencie ten obraz satyry może gdzieś tam zginąć, znaczy gdzie jest ta granica satyry a rzeczywistości. To tylko mówię, że są moje obawy, nie wiem, że tak musi być. Tak, ale jeszcze może wracając jeszcze na chwilę do tego zerwania sejmów lub sejmików, jakbyś jeszcze może mógł powiedzieć, jak to tak faktycznie wyglądało? To znaczy, że po prostu co, dany poseł co podnosił rękę i mówił co, liberum veto? Jak to właśnie wyglądało tak formalnie? Nie no, musiał mieć głos od marszałka. Przy okazji mówił, że nie pozwala na to i na to. Jego powiedzmy kamraci w tym czasie stwierdzają, że tak, że ten protest ma oczywiście, bo oczywiście część szlachty mogła uznać, że ten protest nie ma żadnych podstaw formalnych, więc się go odrzuca. Ale jeżeli tu była odpowiednia grupa posłów, no bo wiadomo, to było zorganizowane przez kogoś majętniejszego i wpływowego, który był w stanie taką grupę do swoich interesów przysposobić. To już też był czas, kiedy i zewnętrzne siły polityczne, jak na przykład elektor brandenburski, potrafił zorganizować taką swoją grupę interesów, która była w stanie zablokować obrady Sejmu. Więc oni tutaj twierdzili, że ci protestujący, że póki się tego nie zrobi, oni opuszczają Izbę Poselską. Izba Poselska w tym momencie jest w stanie pasywnym. Oni idą złożyć protest, że ten protest miał, jak to się mówi, miał moc prawną, musiał być wpisany do ksiąg grodzkich. Na ogół w Warszawie czy w miejscu sejmowania tych protestów nie wpisywano. Już w XVIII wieku to w ogóle to było dziesiątki kilometrów. Te urzędy grodzkie były nagrane, żeby do nich wjeżdżać i wpisywać tą protestację, której potem dowód na wpis dostarczy, że została wpisana, dostarczano do sejmujących. No i potem co dalej się działo? Bo często to też był element takiej gry sejmowej, że ten streszczenie protestem to chodziło o to, żeby po prostu było większe ustępstwo innych posłów na daną sprawę jakiejś lokalnej społeczności. Więc się z nimi rozmawiało, negocjowało i oni się z tego protestu wycofywali. I Izba wracała do pracy w tym stanie aktywnym, kiedy mogła kolejne uchwały sejmowe przygotowywać i nad nimi pracować. A jeżeli zależało komuś tylko i wyłącznie na wyrwaniu sejmu, to posłowie wychodzili, potem jak chciano ich sprowadzić do Izby Poselskiej, a ich powiedzmy już nie było, bo gdzieś ukradkiem się wymknęli, więc zgodnie z zasadą staropolskiego parlamentaryzmu i tej jednomyślności, skoro posłów już tych nie ma, czyli zgłosili protest, no to znaczy, że no nie osiągniemy w tym momencie jednomyślności i tej musi ulec rozerwaniu, nie może uchwalić się konstytucji. To był duży problem, bo starano się też w jakiś sposób to obejść, że jeżeli uda się jakieś konstytucje już spisać i uchwalić, a Sejm zostanie zerwany, to żeby chociaż one miały moc prawną, a w praktyce jednak nie zrobiono tego nigdy, że nawet jak Sejm po tych wielu tygodniach pracy już miał ponad 100 konstytucji napisanych, i na które były zgoda i Sejm uległ zerwaniu, to i te konstytucje, czyli uchwały sejmowe nie wchodziły w życie. I to był duży właśnie problem polskiego parlamentaryzmu, którego nie potrafiono z nim sobie poradzić. Też wiele grup nie chciało, żeby z nim tym problemem sobie poradzono. Grup interesu oczywiście, które widziały, że dzięki temu mają większy wpływ na sytuację wewnętrzną. Tak, no w serialu też są pokazane różne takie, można powiedzieć, stosunki społeczne między różnymi scenami, tak, no między innymi szlachta mieszczanie, szlachta chłopi. I teraz jakbyś może mógł powiedzieć, czy faktycznie były takie sytuacje, że szlachta podejmowała jakąś współpracę na przykład z mieszczanami, ponieważ no w serialu jest to tak pokazane, że dany szlachcic wszedł w jakieś tam kontakty handlowe czy jakieś takie interesy z mieszczaninem. No i rzekomo król Michał Korybut-Wiśniowiecki miał wydać jakiś dekret,
który miał być związany z konfiskatą majątków szlacheckich tych szlachciców, którzy mieli właśnie podjąć taką współpracę z mieszczanami. Czy to w ogóle było coś takiego? Czy w ogóle coś takiego faktycznie miało miejsce w rzeczywistości? No, ale pamiętajmy, że Rzeczpospolita, jak to nie rządem, tylko prawem i obyczajem stała. To jest tu chyba najistotniejsze, czyli bez wyroku sądowego taka rzecz raczej była nie do pomyślenia, żeby król mógł pozwalać kogoś szlachectwa samym dekretem, tylko to tu jednak była roku temu dosyć długa droga. Powiem tak, tych przypadków jest tak dużo i one są tak indywidualne, że trudno jest ten jeden wspólny mianownik tutaj w tym momencie wyznaczyć. Na pewno były różne międzystanowe kontakty, relacje. Zresztą stan szlachecki nie był stanem tak naprawdę w Polsce zamkniętym. Nie było żadnej heroldii, która by kontrolowała ograniczoność tego stanu. Zresztą bardziej przedsiębiorczy ludzie z niższych stanów społecznych potrafili wniknąć w stan szlachecki, zrobić sobie odpowiednią historię. Zresztą no, znamy przecież Waleriana Nekandę Trepkę śledzącego. Takie przypadki i tych przypadków było bardzo dużo. Zresztą druga połowa XVII wieku to też jest okres bardzo wielu nadań szlachectwa ludziom z niższych stanów społecznych, którzy byli zasłużeni przez okres wojenny. A to też był często jeden z głównych sposobów na wniknięcie do stanu szlacheckiego w sposób legalny. Szlachta starała się to ograniczać. No ale tak do meritum, jeżeli chodzi o główne pytania. Główne pytanie, ja na ten moment z tego okresu nie kojarzę, żeby były podobne sprawy o pozbawienie szlachectwa za kontakty tego typu handlowe z przedstawicielami innego stanu. Znam sprawy, powiedzmy, które zadawały nieszlachectwo. To z ksiąg rosyjskich, do których pisywano takie rzeczy, to znam takie sprawy, ale też mam wrażenie, że w większości były sprawy, na zasadzie jak jeszcze nasi rówieśnicy będą pamiętać 20 lat temu, to bardzo często jak chciano kogoś dyskredytować, to wmawiano mu współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa i proces lustracyjny. Więc to jest też, mam czasami wrażenie, że to jest podobna tutaj metoda niż szlachectwo, to po prostu taka lustracja, która dużo złej znaczy napsuła, dużo krwi, gdzie potem na końcu się okazało, że jest niewinny, ale już pomówienie swoje zrobiło. Więc to jest, myślę, że jakaś tam paralela, jeżeli już mam też szukać jakichś do współczesności nawiązań. To mówię, to tak, ja nie kojarzę takich rzeczy, żeby tracić szlachectwo z takiego powodu kontaktów handlowych z innymi stanami. Ale to też nie znaczy, ja muszę wszystkie rzeczy wiedzieć, bo... Tak. A słuchaj, tak jeszcze odnośnie obyczajów kultury szlacheckiej, bo jest też taka pewna scena, która myślę jest bardzo śmieszna i taka bardzo humorystyczna, ale czy ty kojarzysz, żeby na przykład dochodziło do takich sytuacji, żeby szlachcice mierzyli sobie kutasy? I od razu wyjaśnię, nie chodzi mi oczywiście o przyrodzenie, tylko oczywiście no, wtedy no, chodziło o te takie kolorowe... No, pompony, tak. Tak, pompony, właśnie frędzle. No i właśnie tam jest taka właśnie pokazana scena, że kto ma największego, tak? Czy nam najdłuższego? No, czy w ogóle coś takiego dochodziło do takiej sytuacji? Nie, no pewnie, że nie. To akurat wiadomo, że dla nas jest to rzecz zabawna, no bo siłą rzeczy musi być to nawiązanie do współczesności. Każdy przerabiał pana Tadeusza w pierwszej klasie gimnazjum bądź w siódmej, w zależności kto w jakim jest wieku. No, a to jest akurat wiek dojrzewania, więc jak się przerabiało tą księgę, gdzie był opis Gerwazego i że przy pasie miał, nie pamiętam już ile, tych kutasów, no to wiadomo, że zaraz łapka było dużo śmiechu, bo tak. Nikt tego z pomponami nie kojarzy. Tutaj też to musiało być do tego nawiązania, że niektóre terminy no, zmieniają znaczenie przez wieki. Jest taka wieś obecnie w województwie mazowieckim, to jest historyczne Podlasie, tam w sąsiedztwie z wsi, której mój ojciec pochodzi. I ona się nazywa obecnie, jak się nie mylę, Poniatowo, no ale nazwę niedawno dopiero taką uzyskało, bo jeszcze kilkadziesiąt lat temu to były kutaski, no a zmienili tą nazwę miejscowości ze względu na to, że za bardzo obraźliwa, teraz się kojarzy już tak. Wyłącznie jednoznacznie, tak? No.
Ale kiedy ta wieś tak była nazwana, to raczej nikomu się nie kojarzyło to z męskim przyrodzeniem, więc zupełnie na odwrót. Tak, ale właśnie gdybyś może jeszcze tak na zakończenie, powiedzmy, że ktoś chciałby poznać tą historię rzeczywistą, to co historycy badają, to jakie byś książki polecił odnośnie XVII wieku? Te bardziej naukowe, może bardziej popularno-naukowe, co byś właśnie mógł polecić słuchającym nas? Właśnie naukowi książek XVII wieku to multum rzeczy. No może tak, powiem z mojego podwórka i też trochę z autopromocją. Ostatnio udało nam się wydać taką pracę zbiorową w Zamku Królewskim poświęconą królowi Michałowi, więc jest to akurat książka dotycząca bezpośrednio okresu, który zahacza tutaj rzeczony serial. Jest to książka, która ma właśnie taką formę biografii w układzie problemowym, a też wiele rzeczy podsumowuje dotychczasowego dorobku historycznego, więc myślę, że i też jest tak podana w taki sposób trawny dla odbiorców, też z kolorowymi ilustracjami, też nie przeładowana aparatem krytycznym, więc myślę, że można by było też i ją zobaczyć, czy jest dosyć duża gama problemów jest tam poruszona, też i kwestie kulturalne, obyczajowe, między innymi o pomożności XVII-wiecznej. Więc trochę myślę, że może być w takim w miarę przewodnikiem po tym, akurat po tym, co się pokazuje w serialu. A tak generalnie książek historycznych wychodzi dużo, tylko brak jest ciągle niestety właśnie dobrych książek popularyzujących, które wychodzą do społeczności, takiej szerszej społeczności. Najlepsze syntezy o historii Polski, które mogą być i naukowe, ale też i strawne dla kogoś, kto nie jest zawodowym historykiem, napisali Anglosasi. No i na razie jest tak, Robert Frost, Dzieje Unii Polsko-Litewskiej, kończy na razie na XVI wieku, a Richard Butterwick, Światło i Płomień, no, traktuje o upadku Rzeczypospolitej, więc jeszcze na razie nie mamy takiej bardzo dobrej syntezy dotyczącej samego XVII wieku z ostatnich lat, która mi się bardzo przydała, ale Robert Frost wiem, że przygotowuje drugi tom Dziejów Unii Polsko-Litewskiej, więc pewnie w końcu się to ukaże. Bo to mi, tak na szybko. Tak, bo mi się jeszcze z XVII wiekiem no, kojarzy Zbigniew Wójcik, tak? A chodzi o historię powszechną? Tak. Powiem tak, że jeżeli w historię powszechną, może historię Polski z podręczników akademickim, to chyba... Ja jeszcze jak byłem akademikiem, to zawsze polecałem, pracownikiem dydaktycznym, to zawsze polecałem jednak historię Polski Mariusza Malkiewicza, czyli pojazdania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tak jest. Bo się do pamięci Mariusza Malkiewicza niestety. Tak. Rzeczywiście jest to najbardziej strawnie napisany dla takiego 20-letniego odbiorcy podręcznik do historii Polski i jest w miarę... że rzeczywiście dużo problemów też takich gospodarczych, społecznych, w fajny sposób i strawny studentowi historii podaje, ale też niekoniecznie studentowi historii, tylko osobie zainteresowanej tym okresem, ale też już no, mającej też jakieś przynajmniej podstawy wiedzy, bo to też trzeba oczywiście mieć. Więc to jak najbardziej i myślę, że cały czas tą książkę jest warto do niej zaglądać, żeby przynajmniej pewne podstawowe fakty i zależności i procesy poznawać z tej epoki. No tak, tak. Ja też jakby najbardziej, jak najbardziej polecam podręcznik profesora Markiewicza, zwłaszcza, że też miałem okazję poznać profesora, miałem z nim wykład, więc wiem, jakim był człowiekiem i w jaki sposób też bardzo fajny i prosty tłumaczył poszczególne zagadnienia. No więc co, Zbyszku? Ja myślę, że możemy polecić, no jeżeli ktoś chce spędzić fajny wieczór, więc zachęcamy do zobaczenia tego serialu z tym zastrzeżeniem, że musimy pamiętać, że to jednak jest jakaś konwencja i ona nie do końca musi zawsze odpowiadać faktom historycznym. Więc bardzo ci dziękuję, Zbyszku, za to spotkanie i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. Ja też mam tu... No ja też obiecuję, że nadrobię i obejrzę ten serial cały i żeby móc o nim lepiej się też wypowiadać. No i z nadzieją, że jednak on spowoduje to, że jednak dużo osób się tą historią XVII-wieczną zainteresuje i będzie chciało dowiedzieć się, jak było naprawdę.
Również dziękuję za rozmowę, no i też dziękuję wszystkim tym, którzy dotrwają do końca tego podcastu i go wysłuchają. Tak, to ja jeszcze tylko dodam, że jakby ktoś chciał tutaj 17 wiek, to ja tu odsyłam od razu do Zbyszka, tu można od razu do niego pisać, więc jeżeli gdzieś tam w komentarzach pojawiłyby się komentarze, że chcielibyście więcej usłyszeć pana doktora, to myślę, że będziemy mogli się gdzieś w przyszłości jeszcze spotkać i odpowiadać na wasze pytania. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. Jeśli spodobał ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybuj podcast. Więcej moich treści znajdziesz na stronie sigilluauthenticum.pl oraz na profilach na Facebooku, Twitterze, Instagramie, TikToku i LinkedInie.